gospodarka nie jest odtworzenia miejsc pracy, miejsca pracy się tworzą. Pan woli konsumentów niż pracowników. Czego będzie żył wtedy rencista na przykład? Pan tworzy, pan chce kupić buty, tworzy pan miejsce pracy dla szewca. To pan tworzy miejsca pracy, nie rząd. To mogę zatrudnić człowieka na drugą zmianę do mojego warsztatu, na trzecią zmianę? Takie pytanie. Czy pan woli promować miejsca pracy w Polsce, dobrze płatne, czy pan woli sprowadzać sztandety za granicę? Bo pan tak mówi, że pan woli konsumentów niż pracowników. Oczywiście. Najważniejsze, pan jest konsumentem oczywiście. Czy pan woli sztandety sprowadzać za granicę niż tworzyć miejsca pracy w Polsce, tak? Ja w ogóle, gospodarka nie jest od tworzenia miejsc pracy, miejsca pracy się tworzą. Pan chce sobie kupić koszulkę i pan w tym momencie wytworzy miejsce pracy dla, nie wiem jak się nazywa, taki, co robi koszulki, ale pan robi dla niego miejsca pracy. Pan tworzy miejsce pracy, nie ja. Pan tworzy, pan chce kupić buty, tworzy pan miejsce pracy dla szewca. To pan tworzy miejsca pracy, nie rząd. Ludzie tworzą miejsca pracy. A czego mają Polacy żyć? Czego mają Polacy żyć, jak nie będzie miejsc pracy? No, zarobionych pieniędzy, a z czego mają żyć? Dlaczego nie będzie pracy? Przeciwnie, właśnie mówię, jeżeli likwidujemy podatki dochodowe, to zobaczy pan, co się stanie. Panu powiem, co się stanie. Na trzeci dzień bezrobocie zniknie, ponieważ na trzeci dzień, nie żartuję, ponieważ połowa przedsiębiorców pomyśli, zaraz, nie płacę dochodowego, to mogę zatrudnić człowieka na drugą zmianę do mojego warsztatu, na trzecią zmianę, bo już nie płacę grosza podatku dochodowego, a maszyny mi się amortyzują. Przyjedzie do Polski 5 milionów firm z zagranicy, żeby pracować tutaj, gdzie nie ma podatku dochodowego. Przyjadą. Zatrudnią ludzi. Czyli cena siły roboczej pójdzie w górę, nie? Bo pójdzie, no i pan będzie zarabiał. Czego będzie żył rencista? Słucham? Czego będzie żył wtedy rencista na przykład? Z podatków takich jak VAT, akcyza i tak dalej, które są narzucone przez Unię. Po prostu. Które znacznie wzrosną. W tej chwili zresztą pan Orban też mówi, że on podatki dochodowe zlikwiduje. Podatki dochodowe musimy zlikwidować, bo to jest nonsens. Nie ma się nie martwił o tego. Póki konsument będzie bogaty, to będzie chciał wydać pieniądze, a żeby wydać pieniądze, musi kogoś zatrudnić, nie? No, po prostu. Naszym celem jest, żeby Polacy byli bogaci i wtedy miejsca pracy same się stworzą. Rząd nie powinien tworzyć miejsc pracy, tylko pozwolić nam się bogacić. Już my sobie potroszczymy o miejsca pracy, sami. To jest właśnie takie stawianie wozu przed koniem, nie? Troszczy się o miejsca pracy.